się sam. Nikogo nie ma już obok, trudno się odnaleźć, jedynie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Na tle za szczęście rozpoczyna się pogoń. Budzisz się sam, nikogo nie ma już obok, trudno się odnaleźć, jedynie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Na tle za szczęście rozpoczyna się pogoń. Wczoraj spotkałem dzieciaka, który miał nisko ramiona, który płakał, bo wiedział, że nie dla niego jest korona. No i wiesz, o co go pytam, czy tak samo było wczoraj? Odpowiedział, że tak dzieje się już od roku ponad. Obok niego przeszła ona, chciałaby go zabrać szpona. Śmierć była mu bliska, to była właśnie ona. Dzieciak, weź się w garść, popatrz mi prosto w oczy. Zapamiętaj to na zawsze, że nikt cię nie zaskoczy. Będziesz w życiu miał miliony satysfakcji z każdej akcji. W domu cię nie akceptują, akceptują cię pułapki. Wiem to, ale zawsze trzeba trzymać pięści zaciśnięte. Uważaj w tych czasach, komu podajesz rękę. Błędem jest to, czego nie rozumiesz, bracie. Mierzyć siłę umysłu, przestać mierzyć siłę w łapie. Dać siebie wszystko wszystkim, nie tylko szczególnie. Pamiętaj, że to właśnie ty królujesz poziomem górnym. Budzisz się sam, nikogo nie ma już obok. Trudno się odnaleźć, kiedy nie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Nagle ze szczęściem rozpoczyna się pogoń. Budzisz się sam, nikogo nie ma już obok. Trudno się odnaleźć, kiedy nie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Nagle ze szczęściem rozpoczyna się pogoń. Kolejna historia twarzy, która była kryta łzami. Swoim zachowaniem przypominała tsunami. Całe życie tej istoty nazywano emocjami. Zamiast dawać ludziom szczęście, ona wolała ich ranić. To wszystko przez samotność, bo nie czuła się blisko. Wyrzucono ją za drzwi ze spakowaną walizką. I wtedy nawet sens życia całkiem się zmieni. Jeśli nie jesteś pewny tego, co mówisz, to lepiej przemilcz. Marzenia w życiu miała, a rodzice nie wspierali. To wszystko to ta duma, która ludzi chce omamić. I trzymała się muzyki, grała dobrze ponad skalę. Nie kończąc pełnych lat została porwana przez fale. Myślisz, że ktoś płakał? No co by nic z tych rzeczy. Kiedy o nią pytali, odpowiadał jej zeszyt. Bo pisała tam o końcu, ale nikt przecież nie słuchał. Uszanuj to, co masz, w życiu może pomóc skrucha. Budzisz się sam, nikogo nie ma już obok. Trudno się odnaleźć, kiedy nie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Nagle za szczęściem rozpoczyna się pogoń. Budzisz się sam, nikogo nie ma już obok. Trudno się odnaleźć, kiedy nie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Nagle za szczęściem rozpoczyna się pogoń. Będzie też trzecia historia, w której mnóstwo psycholotów. Zakrwawiony chłopak pod kabiną samolotu. Nie rozbił się, bo przecież ta maszyna jest na pokaz. Myślę, może się nastukał, póki nie ujrzałem noża. Chłopak na 15 lat, może nawet trochę mniej. Z obu rąkiem z kranu woda polała się krew. Wiesz, było to kiedyś, dzisiaj poszło w niepamięć. Chłopak zrobił to dlatego, bo w życiu miał wielki zamęt. Dzisiaj sam już wiem, jak jest, dlaczego ludzie to robią. Nawet głupi mały problem może być wielką przeszkodą. I też mam blizny, bracie, ale w życiu daję radę. Jeśli coś się nie układa, to na wszystko asa kładę. Może do rodziców apel, po co tworzycie rodziny? Po co miłość, po co chciny, po co na to wszystko siły? Jak po paru latach nagle dziecko staje się niczym. Zamiast siedzieć w ciepłym domu, męczy się w piaskownicy. Budzisz się sam, nikogo nie ma już obok. Trudno się odnaleźć, kiedy nie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Nagle za szczęściem rozpoczyna się pogoń. Budzisz się sam, nikogo nie ma już obok. Trudno się odnaleźć, kiedy nie jesteś sobą. Wiara uciekła, więc może ją dogonić. Nagle za szczęściem rozpoczyna się pogoń.